Cześć, tu Spajda. Dzisiaj pokażę Wam, jak obsługiwać reduktor MRS od Polarstara. Nie wszyscy mają, nie wszyscy są zaznajomieni. Generalnie jest bardzo prosty, pomimo tego, że jest nakręcany na butle, nie ma osobnego zaworu on-off. Jest zawór on-off, tutaj ten srebrny. Także tylko jest, trzeba uważać, bo on całkowicie można go wykręcić, także nie wykręcajcie go za bardzo, pół centymetra jak wystaje jest ok. I jak to zrobić? To akurat dla Adama, jak to zrobić? Jak podpinamy reduktor? Trzymamy go mocno i tak naprawdę butle wkręcamy do reduktora. Nie na odwrót, nie reduktor na butle, tylko butle do reduktora, bo dużo łatwiej nam jest kręcić butlą, która jest okrągła, niż reduktorem z całym wężem. I teraz tak, zmiana ciśnienia następuje tutaj za pomocą tego małego imbuska. On jest bodajże calowy, ale tutaj zmiana ciśnienia. Natomiast jest w tej chwili jest 0 PSI i wkręcając tą śrubkę, pyk, dawkujemy ciśnienie. Wkręcamy go do końca i zostawiamy. Tournament lock jest bardzo prosty, ponieważ tutaj jest zmiana ciśnienia. Dajemy to na dół i trytytką oblekamy naokoło, bądź dajemy, tutaj jest stara plomba HP, bądź dajemy plombę, żeby nie dało się ruszyć tego srebrnej części. No i podpinamy do repliki. Po skończonym strzelaniu nie ściągamy z butli reduktora, bo to nie ma sensu, tylko odkręcamy zawór. Gdy wykręcimy go za bardzo, następuje odpowietrzenie układu tutaj z tej części butlowej i po prostu odkręcamy butlę. To cała filozofia użytkowania reduktora MRS. Polecam. Spajda.